Monika, ostatnio bardzo dużo mówi się o preselekcjach, czyli o Blance z utworem Solo i o Janie z utworem Gladiator. Jak ty oceniasz tą całą burzę, która wyniknęła po wyborze Blanki na naszą reprezentantkę? Wiesz co, no zastanawiałam się bardzo długo na tym, szczerze, ja nie oglądałam jakby całych wszystkich występów, natomiast jakby mimo wszystko poziom moim zdaniem muzyczny był naprawdę dosyć kiepski. Wiele lat temu, kiedyś generalnie artysta, który wokalista, on przede wszystkim musi posiadać głos, musi śpiewać. Zresztą nasza Adeta Górniak, nasze dobro narodowe, przecież zajęła wiele lat temu drugie miejsce w konkursie Eurowizji. Byłam zaskoczona trochę jakby jej, znaczy nie wiem, to nie był jej jakby werdykt, w sensie jej ocena tylko, ale jednak są takie czasy, że powinniśmy oczekiwać od artysty mimo wszystko poziomu. Takiej wiesz, no. To wiem, że to są młode dzieci, to są młode dzieciaki, którzy stoją na progu jakby swojej kariery. Ja im naprawdę wszystkim dopinguję i chcę, żeby im się udało. Tylko musimy być trochę samokrytyczni, mieć do tego po prostu dystans. Ta piosenka to jest piosenka radiowa, to nie to oceniać, czy to ona się nadaje na Eurowizję, czy nie. Moim zdaniem żadna z tych piosenek do końca się nie nadawała na Eurowizję. Chociaż jak piosenka Jana Gladiator, jak najbardziej pod względem takim, nie wiem, chłopak jest bardzo uzdolniony muzycznie, miał dobrą piosenkę, wiesz, śpiewał, ale to też nie był mój do końca faworyt. Ja nie miałam żadnego faworyta, jeśli chodzi o jakbym ja miała na przykład wybierać spośród tych wszystkich ludzi piosenkę na konkurs Eurowizji. Od wielu lat konkurs piosenki Eurowizji występują tam artyści naprawdę z ambitną muzyką. To już nie tylko jest kicz, który wiesz, o którym wszyscy mówią, tak, to jest polityczny, Eurowizja to jest polityczny konkurs, dominuje kicz, badziewie i byle jakość. Nie. Od paru lat możemy obserwować, że na Eurowizji występują artyści z ambitnym repertuarem, fajnym repertuarem. Dlaczego my nie poszliśmy w tą stronę? Tego nie wiem. A kogo byś na przykład widziała w roli naszego reprezentanta? Wiesz co, nie wiem. Dla mnie to nie chodzi o osobę, chodzi o muzykę. Co dana osoba osobą, nie wiem, reprezentuje, czy jest charakterystyczna, czy nie, co chce przekazać temu światu, bo to jest jednak międzynarodowy konkurs, więc tu liczy się przede wszystkim też i muzyka, nie chodzi tylko o osoby, czy to będzie, nie wiem, pani X, pani Y, czy pani Z. Wybierzmy coś, co naprawdę będzie spektakularne, piękne, no i muzyczne, muzyka.